Dzisiaj zrobimy dwa dania. Będzie to zupa skarpia, ale oczywiście po mojemu. Na początku zajmiemy się wywarem skarpia. Musimy stworzyć ten wywar, więc jakby wszystkie dodatki tu mam. Warzywa, mam karpia wyfiletowanego. Do wywaru włożymy marchewkę, pietruszkę, seler, seler naciowy, seler korzeń, por. Damy troszeczkę imbiru, ziele angielskie, liść laurowy. Wszystkie obierki znajdują się tutaj. Od imbiru, od wszystkiego, co tylko obrałem. Wszystko, co obraliśmy, wrzućmy tu, ten smak tu będzie. Pamiętajmy, wrzucajmy do zimnej wody. Troszeczkę marchewki, pietruszki też, bo nam zostało. No i teraz wrzucimy karpia, który wcześniej wyfiletowałem. Wszystko, co jest możliwe, wszystko, co nam zostało, wszystko dorzucamy. Dodajmy troszeczkę imbiru świeżego. Świeży imbir da nam aromatyczny, ostry zapach i smak. Troszeczkę, nie za dużo. Dajmy też seler naciowy i dorzućmy do naszego wywaru. Moglibyśmy użyć boczniaki. Ale boczniaki użyję sobie też do jakby wkładu do zupy, więc użyję nóżki, dorzucę też do zupy, żeby nam się to ładnie ugotowało. Oczywiście trochę masła. Teraz możemy to przykryć. Nasz wywar już dochodzi na masełku. Z reszty warzyw zrobimy sobie dodatek do zupy. Marchew, pietruszkę, seler pokroimy w drobną kostkę. Przesmażymy sobie, oczywiście na maśle, i dorzucimy później już do gotowego wywaru. Tak samo przesmażymy sobie boczniaki i to będzie nasz dodatek. Teraz podsmażymy sobie warzywa na patelni z masłem. Te warzywa, które tutaj pokroiłem w kostkę i podsmażyłem, odłożę na chwileczkę do miski i na koniec dorzucę, bo teraz jeszcze wezmę karpia, którego delikatnie wyfiletuję i wkroję, oczywiście, żeby w tej zupie pływał ten karp. Nie tylko, żeby smakowało, ale żeby on tam jeszcze był. Bo nie tylko będzie pływał sobie tu, ale jeszcze tu. Mamy ładne fileciki bez ości, które pokroimy sobie w kostkę i surowe dorzucimy do naszego wywaru. Teraz dorzućmy sobie, rozgrzejmy sobie patelnię, masło, oliwa i przesmażmy sobie nasze boczniaki. Nasz boczniak już jest podsmażony, odłożę go sobie teraz do miski. Nasz wywar się już zagotował. Teraz dodamy sobie nasze wszystkie składniki i delikatnie na wolnym ogniu, my na wolnym prądzie można by powiedzieć, gotujemy sobie naszą zupę, ale żeby nam się nie rozwaliło i nie rozgotowało. No dobrze, to już jest koniec. Mamy dzisiaj zupę skarpia z warzywami okopowymi, z kawałkami karpia, kolendrą i śmietaną na bazie wywaru. Smacznego.